dobry, tu Adler. Zanim obejrzysz te kulisy, to łostow łapka w górę pod filmem. To fest ważne. Pyrsk. TV Niebiescy. Telewizja kibiców ruchu Chorzów. Dzień dobry dziewczyny. Dzień dobry. Ostatnio zapraszałeś się do kawiarenki, a dzisiaj jaka będzie wasza rola? Właśnie jeszcze nie wiem. Nie wiecie, to dopiero zostanie wam przydzielone. Tak. Widzisz jakąś nową twarz, tak? Dobrze mówię? Tak. Jak się koleżanka nazywa? Martyna. Martyna? Ja ty też jest Martyna, a tutaj? Marta. No. Marta, dobrze. Czyli wszystko MM, trzy razy M. Ja, tak, dokładnie. No i co, jaki macie nastrój na dzisiejszy mecz? Pozytywnie, ogólnie jest pozytywnie. Tak. Pozytywnie mówicie? Tak, dokładnie. Słowo pozytywnie, dziwnie w ostatnim czasie brzmi, ale no dobrze. Dzisiaj będzie dobrze brzmiało, tak. No. A jak typujecie? Ja typuję 4-1. No. Ja 3-0. Marko z FC Katowic tak powiedział, napisał na Twitterze, że będzie 4-1. No ciekawe, tak? Ciekawe. Może by się kontaktowaliście jakoś. Nie. Kolega. Ale... Nie, wierzę w ruch, także będzie dobrze. Wierzysz, a skądś ty jest? Z Chorzowa. Ja. Centrum Batory. Chorzów Batory, największe w Polsce hachory. Ja. Sędziowie dzisiejszego spotkania, tak? Witamy serdecznie. Ponownie witamy, czy byliście? Ponownie witamy. Jaki mecz mieliście okazję sędziować? No nie wiem, czy warto wspominać, ale po czerwonej karce graliście lepiej w zeszłym sezonie. Który to był mecz? A gdzie bramkarz wyleciał? Wieszowice, to nieszczęsny okres. To nieszczęsny. A nie, no trener ostatnio mówił inaczej, że trzeba było wcześniej kartkować. Nie, mam nadzieję, że dzisiaj kartek nie będzie. Nie, w porządku, no ale ewidentna. No to nie, no to nie było zdań. No i cieszę się, że się zgadzałem po takim czasie. Siema, Kwafu. No cześć, witam się. Jak tam po badaniach? Negatywnie czy pozytywnie powiedzieć? Pozytywnie, że negatywnie, siemanko. Pozytywnie, że negatywnie. No dobrze, nie? Był lekki dreszczyk emocji, co? Jak sprawdzałeś? Przynajmniej wiemy, że jesteśmy zdrowi, tak? Ważne, że możemy rozegrać to spotkanie, bo to jest chyba najważniejsze, że trzeba przekładać. No właśnie. A że jesteśmy w formie, no to... Zachować ten rytm, nie? Dokładnie. Zachować ten rytm, zdobyć kolejne 3 punkty i jechać dalej. No i wy napędzeni, co? Tym zwycięstwem w Bielsku? Tym, co się tam działo w ogóle? Oczywiście, że tak, dlatego mówię. No dobrze, że ten mecz się dzisiaj odbywa i mam nadzieję, że podtrzymamy tą zwycięską pasę. Cześć, Kiero. Cześć. Jak samopoczucie? Zdrowy? Pełni sił? Spoko. To wszystko się... Polonia nie sama. W ogóle im się zepsuł. Polonia nie sama się autobus zepsuł? Gdzie, daleko? No, nie wiem dokładnie, które miejsce, chyba przy wyjeździe. Bo zamówili drugi autobus, przyjechał, też się zepsuł. I teraz jadę... No chyba żartujesz. Jadę własnymi autami. O Jezu, to historia. Z przygodami. Ale dojadą na czas, raczej nic się nie powinno. Na czas na pewno nie. Chyba będzie trochę opóźnienia, ale zobaczymy. Witam się, Tomaszu. Cześć. Bardzo fajna informacja w sieci, że z Tomaszem Podgórskim dzisiaj komentujesz mecz. Zgadza się. Mówiliśmy się już dawno temu. Tomek nie miał czasu, bo też przecież gra dalej w piłkę. No tak. Ale się udało teraz wreszcie jakoś zgrać te terminy i dzisiaj jestem tu. Będzie dźwięk? Ma być. Widziałeś ekipę, która przyjechała? No, znajome twarze. Znajome. To widzę w TV? I pogadaj chłopakami. Zobaczysz, z czym przyjechali. No, wiemy, jak Widzewowi. Na jakim poziomie to te transmisje realizowali. No ale strzałeś o niespodziance. Nie. Że mamy mecz opóźniony. Tak, że, no, to, że, znaczy, że opóźniony mecz nie, ale że... No będzie opóźniony. Będzie. Ile? Czekamy, no pewnie 30 minut, ale czekamy na delegata, żeby to potwierdzić. Doszły mnie słuchy, że dzisiaj transmisję będzie realizować Widzew TV, czy to prawda? Prawda. No to pięknie, czujemy się zaszczyceni. Sprzętu macie. No wy, właśnie co wy teraz właściwie, czym się zajmujecie, jak widzę teraz? Bo nie możecie transmitować, tak? Meczów? No nie możemy, ale cały czas robimy mecze u siebie, robimy nadal tak jak robiliśmy. Mhm. Po 36 godzinach mamy prawo pokazać ten mecz. Mhm. No mecze wyjazdowe robimy z jednej kamery, więc dlatego akurat, że ruch się troszkę mija z nami wyjazdami, więc akurat mamy okazję dzisiaj podjechać i jaki mecz zrobić. To szykuje się jakaś dłuższa współpraca? No zobaczymy. No na razie wygląda na to, że w październiku może się udać te mecze realizować. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Super, no to życzę tutaj udanych, bez żadnych problemów, z dźwiękiem i tak dalej. No niestety, no,
kibiców chcemy tutaj przeprosić z tego miejsca też za te problemy, no niezależne troszkę od nas, nie? No tak, no też jakby obserwowałem tą sytuację, więc po meczu porozmawialiśmy, że może byśmy pomogli. Super, życzę powodzenia. Dzięki. To się kulisy, a? Jasne. A skąd jesteście? Siemianowicz. Siemce. Wszyscy? Gliwice. Gliwice. Kurde, tam się ten fan club fest rozwijał, te Gliwice. Ostatnio Bajka jest Gliwic. Widzę tu koszulka Silesia Marathon. Bierzesz udział? Nie, w tym roku nie. W tym roku tak bardziej spokojnie. A, co, nie ma formy, czy...? Raczej to wolę z dziewczyną spędzać czas niż bieg. Ojejku, ale punkty robi. No. A to dziewczyna kibicka ruchu, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, ale... Dzisiaj miała być noszowa, więc powoli się przestawia. Dla mnie kibic to jest słaby. No to teraz będzie mocny na ruchu. Ale jestem pod wrażeniem tutaj sektoru rodzinnego, bo chłopak mnie zabrał, byliśmy kilka razy i naprawdę jest super. No nie, to co tam Simon robi za robotę i zresztą ekipy, to jest naprawdę szacun. Ale do ciebie też szacun za kulisy, nie? Też oglądam wszystkie, staram się oglądać wszystkie. Po prostu taka dramaturgia, pięknie wszystko montowane, że wow. Podoba wam się, no to... Ja to patrzy się z zaciekawieniem po prostu. Pasją, nie? To widać i wszyscy nam zazdroszczą, nie? Wszyscy to w komentarzach jak widać, tworzą ludzie, nie? Negatywne komentarze jak się zdarzają, to na ogół są tacy, co w ogóle mają problem do wszystkiego, nie? No nie, ale patrząc na komentarze faktycznie miło widzieć, że z innych klubów też nas oglądają i... Dokładnie, i że doceniają to, nie? To co się tu dzieje. Dobra, życzę wam udanego szpilu, co by my się cieszyli, jak zwykle. Dokładnie. Pozdrawiamy niebieskie Siemianowice. Pozdrawiamy. I Gliwice niebieskie. Pozdrawiamy niebieskie Ruda Śląska. No i pięknie. Od niedawna, także... A kaj wcześniej? Świony, tak. Świony. A jako dzielnica Rudy? Wirek. Wirek. To jak to tam jest? Różnie. Różnie, no to dobrze. 100% ruch. No. Panowie, jak jest się do czego przyczepić? Myślę, że do godziny rozpoczęcia meczu już tak. No tak, ale to już nie nasza. A nie, nikt nie mówi, ale chcemy oglądać spotkanie, więc jak najbardziej tutaj no czekamy na nich przybycie i zobaczymy, jak będziemy ustalić. Macie jakieś więcej informacji, co tam się wydarzyło, czy...? No dwa autokary się zepsuły, to tyle do nas dotarło. Czyli że jeden przyjechał i ten drugi, który... Ten drugi też się zepsuł. No to limit chyba wyczerpany, co? To się okaże, że jest do rozegrania 90 minut. A tak poza karierą sędziowską byliście tu kiedyś na Cichej? Była okazja? Nie, poza karierą sędziowską nie. No, ale po to sędziujemy, żeby i takie przygody zbierać. No i pięknie. Dobra, życzę panowie mało nerwów dzisiaj. A, dziękujemy. Miłego oglądania. Dziękuję. Jesteście normalnie przed meczem czynni? Jesteśmy normalnie czynni, dokładnie. Znaczy dzisiaj można zakupić bilety tylko przez internet. Ale jeśli ktoś ma z tym jakiś problem, to można do nas zadzwonić, bardzo chętnie pomożemy, przeprowadzimy, jeśli ktoś ma na przykład niezarejestrowane dane i pomożemy i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby kibice znaleźli się na meczu. Jest to proste, ale były z tym problemy, tak? Często odbywają. Wiesz co, czasami kibice po prostu nie mają wypełnionych niektórych danych, które wypełniłem sami i jeśli znajdujemy taką oto przyczynę, to po prostu im pomagamy, no a staramy się to robić w jak najlepszy, jak najszybszy sposób, żeby kibice też nauczyli się, bo to będzie po prostu proste na przyszłość. Kto tu przyjechał? Siemanku! Siema. Komentator, połamanie języka, jeszcze tam przyjechał. Prawie mnie wpuścili, ale dobra, jakoś się udało! Siema, Syd! Jak tam ośrodek kibice razem, nowe twarze widzę tutaj, rotacja. No fajnie, fajnie. Cześć. To jest nasz nowy na ryby. Tak? Tak, no, z imienina. Pierwszy raz na meczu. Fan klub imieni się rozwija, to czekajcie, przedstawmy was, jak się nazywacie? Jak się nazywasz kolego? Matylda Herik. Tu? Pierwszy raz na meczu, tak? No, pierwszy raz, tak. Ciekawe, czym się spodoba. No, zobaczymy. Fan klub z imienina musi się rozwijać. No, raczej. Bo jak na to ma konkurencja, nie śpi. Dzień dobry, co tym razem tutaj rozdajemy? No, tym razem rozdajemy gazetkę. Niebieska RK, świetna tatka. Niebieska RK, no, bardzo dobre artykuły w środku, plakacik również. Nie wiem, czy mamy... No, artykuł opiec... tutaj tatka. Tak, tatka artykuł. Zresztą o tym będziemy mówić? Tak, o tym będziemy mówić. No i plakat. Się... Plakat. O kurczę. O, piękny, nie? Elegancka. To ludzie na całym stadionie mogą dostać tą gazetkę, tak, czy jak to wygląda? Tak, na całym stadionie i w Grzybku i rozdają hostesy tutaj na dole, także wszyscy dostaną dzisiaj gazetki. Ci, co chcą. I to jest oczywiście za darmo. Każdy za darmo, dostaje, ale jak się dostaje gazetkę, to się idzie do sklepiku i hot doga albo hamburgera się kupuje, bo za bramki. A dzisiaj ile? 4-1 będzie. Każdy po 4 hot dogi. Dzień dobry, witam. Tego nie było na tym. Cześć. Jak tam? Jak tam? No dobrze, po Bielsku, no to pełni optymizmu, nie? Na dzisiaj. No ja. Jak tam przygody nasze grywali w ogóle na trasie? Nie wiem, podobno chcieli jechać dwoma nyskami, ale dwa autobusy się zepsuły.
Mamy z kamień. No, przygody. Są przygody, to jest życie, także tu nie ma co tych lekceważyć. Nawet jak wsiadą na hulajnodze, to trzeba z nimi wygrać. No dzisiaj Śledza zremisowała, Polonia wygrała. I ciekawiej będzie w czołówce, także. Po raz kolejny mamy wszystko w swoich rękach. No tak, tak. Kto chciał chycić i z tego nie puścić. Trzeba udowodnić. Co to się u was wydarzyło, panowie? Powiedzcie no. Opiszcie tutaj bezpośrednio u źródła, zapytam. Co się wydarzyło? Awaria autokaru. Ale jednego czy dwóch? Dwóch. Bo ja już myślałem, że to plotki, legendy. Nie, dwóch. Jak to możliwe? Jeden się zepsuł podstawiony. I to nowe skanie. Nowe skanie. Jadą chłopaki swoimi autami. Samochodami. Ojej, no to pek. A kiedy tak planowany jest przyjazd ich? No, za chwilę otrzymamy. Janę rozmawia, myślę, zaraz powiedzieć. No, ale skoro już mamy pół godziny opóźnione, no to się przynajmniej pół godziny będzie opóźnione. Przynajmniej będziemy, zapamiętamy ten mecz, nie? Że coś jasne. Takiego się wydarzyło, rzadko się coś takiego zdarza. Rzadko. A panowie na cichej pierwszy raz? Tak. Pierwszy raz. To znaczy nie, ja byłem. My tak. Znaczy, ja pierwszy raz. Mhm. Ja też pierwszy raz. No to sobie chyba szczególny mecz, co? W tej lidze zagrać z Ruchem. Na pewno. Dlatego jesteśmy. Historia. Za chwilę wejdziemy, zobaczymy też, jak to w środku wszystko wygląda. No, legendarny stadion, ale chcielibyśmy już, żeby no, troszkę nowoczesny. No, wielki klub, taka jest prawda. Historia piłki nożnej polskiej. Super. Tylko powiem tak, no faktycznie tak jak pan mówi, tu się nic nie zmieniło. Ja byłem tutaj ostatni raz, bo grałem w Gwarku Zabrze, w Górniku Zabrze. Mm-hmm. To byłem może z 35 lat temu i tak za bardzo to się nic nie zmieniło. No właśnie. A swego czasu nasza drużyna Polonii Nysa juniorów, widzę międzyokręgowej, graliśmy tutaj na Boczny, tak? No z Ruchem, bo byliśmy mm-hmm. w jednej grupie, nie? Mm-hmm. No to jakie wspomnienia tutaj z tym stadionem? Bardzo fajne. Bardzo fajne, naprawdę. To by dzisiaj, jeżeli chodzi o wynik, nie były tak fajne, ale życzę tutaj fajnej atmosfery przeżyć i emocji. To jest najważniejsze. Miłej zabawy życzę. Tomasz Podgórski, aż miło Ciebie widzieć. No wiemy i również, vice versa. Słuchaj, bo ja tak sobie jechałem i tak o tobie myślałem. No. Podsumowując, jak te kulisy oglądam, to tak sobie wyobrażam, że jakbym się z tą co tydzień spotykał. No tak, a wiesz, oglądasz, śledzisz nas? No to pięknie. Nawet się załapałeś jeszcze na kulisy, te legendarne z Bielska, te, no, które były rok temu. No widzisz, no także wiesz, śledzę. No i co, byłeś już kiedyś w roli komentatora? No debiut. Debiut? No proszę, debiuty na Ruchu. Jedynie co wiesz, jak na Awce siedziałem, komentowałem, ale... No tak. To by było ciekawsze. No, no myślę, że tak, bardziej wiesz, niecenzuralnie, ale nie no, zobaczymy. Obawiasz się tutaj jakoś... Nie, bo Tomek jest doskonale prowadzącym, także ja będę tylko asystował, nie? Będę jakieś może cenne uwagi podpowiadał. Zobaczymy, czy cenne, ale... Nie no, zobaczymy, bo ciekawe doświadczenie też w sumie. No na pewno. W sumie już mówię, dwa razy praktycznie odmówiłem, bo mi nie spasował czas tą kobietę, ale od razu... Powiedziałem przy tym, że no jak będzie jeszcze chęć ze strony jakby klubu i jego, to jestem jak najbardziej chętny. A poza tym też mówię, dawno się z chłopakami nie widziałem, bo jakby nie było okazji gdzieś tutaj podjechać, a też gdzieś tam już zapraszali raz, drugi, trzeci, żebym podjechał, żeby na, po meczu sobie chwilę siąść, pogadać, powspominać. No, nie no, ale zawsze mówię, no ten nawet ten poprzedni rok fajna atmosfera była w szatni, także zawsze tutaj do chłopaków czy pogadać, czy ten... Fajna sprawa. No to dzisiaj mamy lidera, w Chorzowie mamy lidera. Oby. Życzę połamania języka. Tego sobie i państwu życzę. Wejdź na kulisy. Siemanko, obcy. Skąd wreszcie są? Chorzów. Centrum, jakieś dzielnica. Batory. Chorzów, Batory. My z dziążkami z Batorego dzisiaj gadaliśmy. Jak to typujecie, obcy? 4-1. Siema. Legenda Westonowskie Stary! Z głośnym dopingiem wspierały. Siemanko, obcy. Słucham, same jakieś nowości lecą. Lecą. Witam. Czy to jest ten słynny bułek? Nie. To nie pierwszy raz chyba w kulisach, mam okazję grać bułkiem. Tak się zdarzyło. Na tym teledysku, że jest taki zamaskowany na niebieskiej wandecie. Wiesz co, ale to nie, bo to było 20 kilo tymu, także to jest kisz tego, a nie. Ci powiedział 3 szpile temu, co? Że do końca września płyta będzie gotowa. I co, jest gotowa? Nie jest gotowa. Że tej jesieni spodziewajcie się. Ile tam kunsków jest? 18, nie? 18. 18 kunsków bez gorących, wiesz? Nie jesteście gorący, no. Możemy zdradzić. Nie możecie, dobra, to czego? Orkę oby pecyny. Chociaż szło fest, wiesz? Ale fajnie was widzieć, że się razem je tak strzyknęli i się
No to wiesz, przypadek, telefon i syn. Jest dobrze, bo jest chwil, wiesz, za pół godziny, także jest czas, żeby układać, wiesz? Jest czas, żeby układać. Dobra, no to panie, jak typujecie dzisiaj? 4-0. 4-0. Wsadźcie się do głowy swojej, co Chorzowski kibic godą. Ty mnie poznajesz? No kurde, ja nie wiedziałem, że ty tu grasz, no, ja stamtąd jestem, wiesz, spódnicy, także no. No i co? Co się stało? Opowiadaj no. Z autobusem? Jakieś tam były komplikacje z mechaniką, nie wiem, nie mogliśmy otworzyć nawet klapy z tymi, ze strojami i musieliśmy osobówkami. I co, ale podobno drugi też przyjechał? Drugi pojechał to samo. Jak to możliwe? Niemożliwe. Wyglądałeś wycelowe działanie. Bech. Zaraz to też nie jest komfortowe. To jest ruch, to jest ekipa. Po raz kolejny ruch, na... To jest ekipa, to są kibice. Jak tam? Ci się podobało ostatnio? No musi, wirus mamy już, otowna. Pierwszy mecz mój tu był 2009, no to kilka lat temu. No zawsze jak mogę to jestem, albo znasz mnie już. No bo ty jeździsz po różnych stronach na świecie, nie? Na świecie, w Polsce. No w Polsce byłem w 60 krajów już i mam prawie 800 boisk i stadionów. Ty jesteś grandhopperem tak zwanym, grandhopperem, tak? Silesian grandhopperem. Polecamy twój profil, coś, bo tam dziękuję bardzo. Za kadrą też jeździsz z tego, co widziałem? No kadra i tak, wszędzie mam dużo ludzi i co znam i wszystko, ale ruch to ekip to moje serduszko. Dzięki. Jaki wynik dzisiaj? 3-0. I że panowie, boisko spoko? Tak? Bardzo dobre. Na życie dla was też być tutaj, czy... Tak, pewnie, zawsze jest fajnie zagrać przy takiej publiczności, a na co dzień nie ma takiej okazji u nas w lidze, więc na pewno jest fajna otoczka. Myślałem, że jedna jest na boisku. No, dzięki uprzejmości kolegów z Łodzi. Dzisiaj transmisja na nieco w wyższym poziomie. Ja mam przyjemność tym uczestniczyć. W tym sukcesie. Nie pozdrowienia dla Simona za działanie na sektorze rodzinnym. Ja wiem, my też czekamy. Panie, wszystko wiemy. Dobra, schodzą. Tak, ale to wiemy. Trenerze, mamy 31, a tak? Jeszcze nie wychodzimy. No, jak pojedziemy do Nysy, to kupimy zegarek. Mimo wszystko, że mieli dzisiaj dużo problemu z dotarciem na mecz. Wchodzimy na boisko wychodzimy normalnie. Normalnie na boisko. Czarne. Dobra, Aleks. Mieli po zwycięstwo! Do wygrane! Od początku idziemy, ani jednego, to był ten najmłodszy, co miał karnet, potem Gobela przebił. No. Jeszcze żadnego meczu nie opuścił, nawet był na tych sząbierkach wtedy, nie? Co ty godasz, no, na tych sząbierkach? Ja do Bielska my nie jechali, bo była fest pogoda, żadno jego coś nie zbrało, ale na ta Polonia my jechali wtedy. No to jest chyba najmłodszy lider wyjazdowy, co? No chyba ja. Jak się nazywa? Tobiasz, no to... Siemanko Kosmo, czyżbyś dzisiaj coś latał? Już polatałem. I co? Nie wiem, czy usta widać. Już polatałem, także do kulis masz kupę materiału. No to co zrobiłeś ostatnio, jak była oprawa, no to po prostu
No, ogień, ogień. To są na lata fototapety. Robię co mogę, no mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze ujęcia. Dzisiaj tak nietypowo, bo tak z dużego bliska tam młyn, Omega, tarcza z wynikami, także na pewno ciekawe ujęcia do kulis. Bardzo dobra Karol Idzika i gol! Mariusz Idzik! Doczekaliśmy się, to jest to. Ale masz do rozdania tych autografów. Kurde, ja bym tyle książek jeszcze nie miał, nie? Do podpisania na raz, także to jest właśnie ruch! To jest ruch i niebieskie serce. Przedstawia cię Assetowi. Ale co, powiedz mi, co tu się dzieje? Przyjechał gość specjalnie na ten mecz w ogóle ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku, no. I kupił 100 książek dzieciom. Naprawdę? Ja. Wujek z Ameryki, to jest chyba Uncle Sam, nie? Wujek Sam. No witam i z tego, co się wypowiedziałem, no to szacunek za to. Rozmawiajcie, a wam nie będę przeszkadzał. Z dalekich Stanów Zjednoczonych. Od bajtla moje całe życie, no i trzeba pomagać. Jak często jest okazja być na Cichej? Pierwszy raz od 20 lat. Naprawdę? No to by tu zwycięstwo było. To kiedy jeszcze? To jakoś pan na dłużej zjechał, czy...? Nie, ino na tydzień. Ino na tydzień. To co, za oceanem docierają te pozytywy z Cichej, co? Wszystko. Każdy jeden tydzień, każdy szpil obejrzany, każde kulisy obejrzane. Super. A za kulisy to też szacun. No to dziękujemy bardzo, no i jeszcze raz ogromne podziękowania, bo to jest tacy kibice, to skarb. Nie no, to, nie wiem co powiedzieć. Ja też nie wiem co powiedzieć. Nie wiedziałem jak powiedzieć. Ja mogę chociaż dzwonić teraz? To jest kibic, który już kiedyś, no powiem, nie wiem czy mogę powiedzieć, chyba mogę powiedzieć. Przelał 200 w ogóle dolców na karnety dla dzieci, także to jest taki cichy pomocnik, no. Jest on, ja uważam, w ogóle my jesteśmy na całym świecie, nie? I my mamy taką energię, ludzie, musicie to zrozumieć wreszcie. My mamy energię, powinniśmy zapełniać ten stadion i apeluję, naprawdę apeluję. Prezydencie, wybuduj ten stadion, naprawdę, zobacz. Zobacz, ile tutaj jest dzisiaj dzieci. Jest cały stadion gorących, niebieskich serc. My chcemy tego stadionu. Nie walczymy z tobą politycznie, walczymy tylko dlatego, że kochamy ten klub i chcemy mieć nowy stadion, bo na niego po prostu zasługujemy. Koleżanka coś chciała ewidentnie powiedzieć. Ale koleżanka mi się chciała pochwalić, jak pięknie kibicowała i jak dopingowała niebieski. No to koleżanka się chwali. Znaczy, bardzo jestem z siebie dumna, bo śpiewałam pięknie. Tak? Tak. A umiesz piosenki z ruchu? No, nie wszystkie, ale umiem. A tą nową? Jak ci się podoba ta nowa? Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Tak. Ale miło was widzieć, oby jak najczęściej. Tylko jest okazja, żebyście chodziły. Tak, witam panią. No, ciekawe. No i pani też odwiedziła. Oczywiście. No, właśnie ta fajna mi odwala. I też do młyna. Pozdrowienia dla całej zjednoczonej emigracji. Pozdrawiamy emigrację. Tak, oczywiście. Roberta Gucia, który wiele dla nas zrobił. Pozdrowienia dla tego gościa. Super gość. Przekazujemy i dołączamy się do pozdrowień. Tadeusz, czekaj, no, ja ci jeszcze chciałem pogratulować tekstu. Debiutu literackiego. No, szczerze, no wzruszyłem się, naprawdę. Polecam wszystkim. No to mój debiut na pewno, szczególnie na łamach prasy niebieskiej. Także polecam felieton z ojca na syna. Pozdrawiamy Zamość. Pozdrawiamy Zamość, oczywiście, że pozdrawiamy Zamość, pozdrawiamy Konrada, pozdrawiamy Jacka, pozdrawiamy całą rodzinę Łeb. Polecamy Zamościowi przeczytać. Tak, łypnijcie na to okiem. Każdy w końcu, jak wygląda... A to ty już zrealizowałeś? Tak! U nas się, nie no, u nas się na nic nie czeka. Jest to flaga metr na metr. Ja cię kręcę. Ona jest do powieszenia, tutaj też apel. Wieszamy tą flagę tylko i wyłącznie w domu. Nie jeździmy z nią na mecze, ani na domowe, ani na wyjazdowe. Wiadomo, strzeżonego Pan Bóg strzeże. Oczywiście. I na tej fladze wpinamy te pinsy z każdego wyjazdowego meczu. To, co ci opowiadałem ostatnio na kulisach. Czy to jest kolejny raz dowód na to, że ty nie tylko mówisz, tylko działasz od razu. Ja myślałem, że to jest jakaś nie, daleka w ogóle... Nie, nic, nie. Tutaj jest od myśli, od pomysłu do realizacji jest 5 sekund. Wiesz co, bo dzisiaj mamy naprawdę urodzaj. Takie piękne maseczki. Możesz się tutaj odwrócić lekko w tamtą stronę. O, tutaj jest nasz sponsor, Car Designer, kochana firma. No, kochana. Musimy powiedzieć tak, no kochany w ogóle Bartek. No Bartek, jesteś naprawdę gościu, jesteś półtorej gościa tak naprawdę. Nie, nikogo nie zmuszam do ich noszenia, ale jak mamy już coś nosić, jeśli jest w sklepie konieczność noszenia tej maski, to lepiej chodzić z ruchem, a nie z jakąś szpitalną, nie? Jasne. Także dzisiaj mamy flagi, maseczki, książki, ja ci już nie przeszkadzam. Kiedy dzisiaj pomysły wyczerpią?
Nie no, łopie, dopiero się zaczną, jak będzie nowy stadion, zobaczcie, co my tu będziemy robić. Tu będzie, jak będzie nowy stadion, to obiecuję tutaj naprawdę z tego miejsca, że na ten stadion będzie chodziło 4000 dzieci. To jest moja obietnica. Ja wam to zrealizuję. Bo już tutaj na meczach od 300 do 600 dzieci, no to na nowym stadionie zrobimy z dachem. Bo tutaj na razie nas ogranicza tylko i wyłącznie pogoda tak naprawdę. I sky is the limit. I inwencja, a inwencji mamy dużo. Państwo Jesiolowie. Jest dobrze, tak trzymać. Jakieś uwagi? Będzie 4-0. No, żeby 4 no, było. No. Wszyscy tak gadają. No, to my też. Dzień dobry. Samoskrystiana. Krystian przebył kilkaset kilometrów z Austrii na mecz ruchu, żeby zobaczyć. To się z nim pogodaj, a Jojda szukać następnych delikwentów. To fan klub Austria, ja? Ja. No skąd to? Czemu tak? Zawsze na ruch jeździł, potem się wyprowadziłem do Wiednia i tam mieszkam, ale do ruchu przyjeżdżał zawsze, nie? A to pan był na tym w Wiedniu, jak z Austrią Wiedeń ruch grał? Ja, byłem tam, świętowali my to, nie? To już pan wtedy zamieszkał, ja? Ja. O kurczę, to jest... Wspomagałem chłopakami napojami chłodzącymi, niekoniecznie bezalkoholowymi, no. I wspominają ten mecz po dziś dzień, że to była coś niespotykanego. Nikt nie przyjechał jeszcze w gości na Rebu tyle szumu co my. No, tam byli, no brawo pamiętam wtedy, nie, bo my przegrywali 3-0, a tam atmosfera... Oni byli, to, no. To tam nazywali jest ci wanzy nigie polnisze fans. No to co, a często jest okazja być na cichej? Jak tylko mogę przyjeżdżą. A za 2 tygodnie zabijesz Szpiltukę i zaś pojademy. A jakiś ciekawy wyjazd też pojademy, czemu nie? Niesamowite to jest. Dobra, ja to... No. Na trybunach ruchu są same ciekawe osoby, trzeba tylko do nich wyjść, wyłapać tak. I zawsze ciekawy materiał się znajdzie. I jeszcze tak powiedzieć, to po kółku prawdzie, chwała i dziękowanie ludziom, takim jak Tadziu, tutaj za to, co robią do tego klubu. Bez takich ludzi, z tymi ludźmi nasz klub nigdy nie zginie i z naszymi kibicami. Serce się raduje. Szek w pole karne do Foszmańczyka, Foszmańczyk uderzenie, gol! 2-0, 61 minuta. No siemanko, widzisz! Słuchaj, to jest bardzo fajna historia, bo Łukasz nie dość, że wylicytował fajną rzecz na rzecz Oliwki ostatnio, mecz z przewodnikiem. Łukasz na tym meczu kupił koszulkę meczową, na której pozbierał wiele ciekawych podpisów, nie tylko naszą drużynę, ale znajdziesz tu i Piotrka prezesa. Stawarczyka. Jest prezes, jest Piotrek Stawarczyk, jest Mariusz Śródfa, jest Pepek, także jest dużo proszę. Fajnych rzeczy. Ja ci dzisiaj tę koszulkę oddaję, a powiedz mi, co ty z tą koszulką zrobisz? 2 tygodnie temu wylicytował, że najpiękniejszy dzień w moim życiu. Wygrał, że licytacja, mógł spędzić cały dzień meczowy z perspektywy pracowników klubu. Dzięki uprzejmości pana Tadzia. Część autografów była zebrana już na tym dniu, reszta pozbierał mi pan Tadziu i ta koszulka pójdzie na licytację dla Oliwki. Także zachęcam wszystkich gorąco do licytacji. Jest. Kaj będzie ta licytacja na fanpage'u, na Facebooku, tam jest taka specjalna grupa licytacji dla Oliwki. I tam będzie ta koszulka wystawiona. Może nie dzisiaj, ale jutro na pewno. Dobra, to w opisie filmu damy też link, także super. Zerkać. Widzę Wuś nas odwiedził. Widzę Wuś, no, oczywiście. Cóż to do nas sprowadza? Wiesz no, przede wszystkim stadion, atmosfera, no i co, i wyniki, tak? O, wyniki. No jak tam u was w ogóle? Wiesz no, miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Powoli do przodu. No, miejmy nadzieję, że spotkamy się w Ekstraklasie, tak? No, miejmy nadzieję. No, to jest główny cel. Wszystkiego dobrego. TV Niebiescy, dla Ruchu Chorzu. No i momento! Momento! 4-0 Lidl! Awans jest nasz! Kochamy nas! Nie zawiesz nas! Nigdy nie opuścimy!
tak jak miało być. Tak. Dobrze, że do zera. Paweł, zadowolony? Przy punkcie, nie? No. Najważniejsze. No i przy dupem. Gratulacje tutaj dla obu panów. Dziękujemy. Co, co, co? Ciężko. Cieszymy się, że udało się z COVID-em wygrać. Że mogliśmy dzisiaj zagrać. To prawda, to prawda. Dwa zwycięstwa w ten weekend. 6 punktów. Tabeli 3 niestety tylko, ale jest, no, dobrze, jest dobrze. Dobra droga, no i to tak. Lidera mamy. Tak? Tak. No to lidera miejmy na koniec. To no najważniejsze. To prawda. No gratulacje Rudy, gratulacje. Dziękuję. Pięknie. Pierwsza bramka na tym stadionie, no to... To wyjątkowe chyba dla ciebie, co? Proszę? Wyjątkowe dla ciebie, bo co? Bardzo, no. Brawo Rudy, przyjechałeś w końcu. Ale brawo. Dawać panowie z taką samą energią jak w meczu. Dawaj. Tak się bawią, tak się bawią, nie wiesz ty. Hej, tak się bawią, nie wiesz ty. Hej, tak się bawią, nie wiesz ty. Hej. Kto wygra mecz? Kto? Kto? Ja już myślałem, że została ci pod nogą, nie? Brawo. I Orecz tak samo, też mu zasysała pod nogą. A ty, wygrałeś i tebe. Gramy zawsze cię, a ty. A ty wygrałeś dziś ten mecz! Kto wygrał mecz? Kto? Kto? To teraz co? Misja Rowrybnik, derby? Tak, tak. I wreszcie taki dość normalny mikrocykl, bo teraz był bardzo, bardzo trudny. Wczoraj badania, dzisiaj rozruch. Mokry gdzieś tam też wypadł nam, więc i tak było ciężko. Teraz mamy trochę więcej czasu do robów, także myślę, że... Miejmy nadzieję, że nic żadnych tutaj dziwnych zjawisk nie będzie u nas, nie? No, dokładnie. Myślę, że teraz jak wszyscy zdrowi, to już będzie okej. Lidera mamy! Okay.